Słuchajcie, kochani, mam dla Was kilka produktów przygotowanych tutaj. Jest to mój taki na poważnie pierwszy filmik, dlatego nie wiem, jak to wyjdzie. Pewnie zrobię masę błędów, zająknę się milion razy. No, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i jakąś wejdę do wprawy. Ok, chciałam zacząć od rzeczy, które kupiłam bardzo niedawno. Jest to bardzo przyjemny płyn do mycia pod prysznicem z firmy Radox. I po prostu dla mnie to było wrażenie, jakbym się myła takim owocowym jogurtem do ciała w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I bardzo polecam. Pachnie bardzo ładnie, owocowo. Nawet są małe drobinki w tym, w tej tubce można widzieć, jeżeli rozsmaruje się po ciele, co naprawdę ten zapach się uwalnia z tych drobinek. Także zdecydowanie polecam i chyba nie było to drogie, bo jeżeli było to drogie, to na pewno tego sobie nie kupiła. Wiem, że to było w przecenie w Wilkinson. Ok, następna rzecz to jest scrub z Body Shop o zapachu mango. Lato. Po prostu przypomniałam się od razu lato. Wspaniały zapach. Dostałam to jako prezent właściwie w jakimś zestawie z myjką i z czymś jeszcze, już nie pamiętam. Coś wspaniałego. Jeżeli używam takich rękawiczek jakby pod prysznic i tym sobie fajnie rozsmarowuję po ciele i muszę powiedzieć, że zostawia to naprawdę, pomimo tego, że to jest scrub, zostawia bardzo fajnie nawilżoną skórę, także polecam zdecydowanie. Następną rzecz, jeżeli chodzi o scrub, muszę od razu powiedzieć na początku, nie jestem wielką fanką firmy Avon. Jako że sama jakieś, nie wiem, 15 lat temu sama byłam reprezentantką jako nastolatka. Wiele jest bubli i na pewno nakręcę dodatkowy filmik o bublach. Jednak to jest coś, co polecam. Jak to się nazywa? Brown Sugar Body Scrub z tej serii African Shea Butter. Bardzo fajna sprawa. Pachnie ślicznie, cukrowo. Chciałoby się to od razu zjeść. I naprawdę działa. Jedyny minus, muszę powiedzieć, po pewnym czasie to się robi takie dosyć solidne i trzeba się nieźle namęczyć, żeby to później z tej buteleczki wydostać. W każdym razie na pewno warty zakupu. Zazwyczaj te rzeczy są poprzeceniane w jakichś różnych ofertach w Avonie, także warto obserwować i zamówić sobie, jeżeli są akurat w promocji. Jeżeli jesteśmy już przy Avonie z tej samej firmy, bardzo fajny krem do rąk. Uwielbiam ten zapach. Może po prostu zapach mi skusił. Także polecam z Planet Spa African Shea Butter. Krem do rąk. Fajna sprawa. Co jeszcze mogę Wam tu pokazać? Ok. Coś, co mnie bardzo pasjonuje. Algi morskie. Kiedyś, parę lat temu, miałam to w takim opakowaniu z taką półnagą panią. Chyba jednak doszli do wniosku, że powinni robić coś bardziej profesjonalnie wyglądającego. I to jest w 100% spirulina. To ma zastosowanie w wielu rzeczach. Na przykład można to jeść, można to nakładać na włosy, można to dodawać do kąpieli. Oraz moje ulubione zastosowanie, robić z tego maseczkę. Ja po prostu nakręcę dodatkowy filmik, bo sporo by o tym opowiadać. Ma tak dużo wspaniałych składników w sobie. Także zrobię dodatkowy filmik o tym, ale to jest na pewno moja złota piątka. Ok? Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zakupione też tanio. Maska. To jest maska mat i można ją kupić w wielu sklepach, w hipermarketach, w Saversie, naprawdę tanią. Bardzo fajnie działa. Okay. Jeżeli jesteśmy już przy Saversie, tabletki na cały miesiąc
skóra, włosy i paznokcie. Wiem, że sporo Was mówiło, o to nie działa i tak dalej. Naprawdę trzeba to używać przez pewien dłuższy czas, żeby w ogóle widzieć jakieś efekty. Miałam sporo problemów ze skórą. Zazwyczaj jakieś takie wypryski, pryszcze, przebarwienia. I muszę Wam powiedzieć, że odkąd zaczęłam używać tabletek przez jakieś parę miesięcy, naprawdę widzę różnicę. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, czy może innym rodzajem, że jem coś innego. Nigdy nie wiadomo, no ale na pewno nam nie zaszkodzą, jeżeli będziemy jeść, jeżeli będziemy spożywać taką tabletkę dziennie. Także fajnie. Jedyny minus, są naprawdę spore. I jeżeli nie lubicie przełykać tabletek, to będzie to chyba mały problem. Chyba, że sobie to rozetrzycie. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, to są chusteczki St. Ives. Chyba dobrze to przeczytałam. To jest akurat z rumiankiem i powiem Wam, mam dosyć wrażliwą skórę, ale po tych chusteczkach naprawdę skóra jest uspokojona, jeżeli można by to nazwać, stonowana i czuję tak gładko i świeżo. Także naprawdę polecam, bardzo fajna rzecz. Okej, ruszamy dalej. Co tu Wam jeszcze pokazać? W Saversie kupiłam bardzo fajny balsam do ciała. Wydaje mi się, że ta firma specjalizuje się w kosmetykach, produktach dla kobiet ciemnoskórych. Widziałam jakiś preparat do włosów, który relaksuje włosy, czyli chyba po polsku tak się to mówi. Czyli te falowane takie włosy jak druty, za przeproszeniem, one się wtedy prostują. To na pewno nie jest dla osoby, która nie ma problemu z włosami. To jest dla, jeżeli naprawdę ma się włosy typu karaibskie, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu... Okej, wróćmy może do tematu, dobra, bo już się zaczynam oddalać. To jest po prostu bardzo fajny balsam. Pachnie kakaowo, czekoladowo, coś w tym stylu, jest naprawdę świetny, bardzo ładnie się wchłania, polecam. Okej, co mamy dalej? Spa Sanctuary, moja bardzo ulubiona firma. Chyba to jest pod Bootsem. I zapach jest bardzo specyficzny, wszystkie produkty, które mają, pachną bardzo podobnie, na tą samą nutę. Także ja mam body lotion, body spray, mam jeszcze jakieś inne rzeczy z tej firmy. Dostałam od mojego kochanego brata w zeszłym roku pod choinkę. Jeszcze mam sporo tego i naprawdę używam. To jest akurat balsam. No coś cudownego. Naprawdę, musicie sobie powąchać i myślę, że w większości Wam się spodoba. A to jest szczególnie bardzo fajnie na lato, odświeża. Okej, ostatnio zakupiłam Johnson's Baby Soothing Natural Intense Moisture Cream, czyli taki krem dla bobasów i używam teraz na buzie. Po prostu chcę ją, skóra wydaje się ściągnięta i sucha, dlatego postawiłam na krem, gdzie wiem, że nie będą dodawać chemii, jakiś perfum, takich rzeczy, które podrażniałyby skórę, bo jeżeli służy to małemu dziecku, to na pewno nie będzie to jakieś straszne dla mnie. Ok? Teraz, to jest taki mały spray, też kupiony w Saversie. Jejku, ja tam naprawdę sporo zakupów robię. Glossing spray, który dodaje takiego pięknego połysku. Ok? Jego należy, ten spray należy używać bardzo malutko, ponieważ można skończyć z przetłuszczonymi włosami, które będą wyglądały na tłuste. To jest dodatkiem kokosu i naprawdę, jeżeli dodacie troszkę, bardzo fajnie dodaje taki połysk. Ja właśnie sobie umyłam włosy i zaraz będę to nakładać. Ale może nie przed kamerą, bo jeszcze coś pójdzie nie tak i będę się wstydzić. Dobra, co jeszcze Wam powiedzieć? Kupiłam parę rzeczy z Lasha. Snow Fairy Shower Gel for Body and Hair oraz American Cream, która jest wychwalana wszędzie na YouTubie. Jeszcze nie miałam okazji tego spróbować. Mała dygresja do tego. Po prostu pachnie jak
taki do, na gardło syrop na gardło z dzieciństwa, który mi się kojarzy. Maseczka Sacred Truth, taka zielona. Już jej troszeczkę zużyłam i będę jej używać, ponieważ nie ma bardzo długiej daty ważności, tylko do 12 chyba grudnia. Tak muszę ją używać, ale powiem Wam, bardzo fajnie działa, ale nie jest też takim hitem jak moja spirulina. Dobra, co jeszcze? Z Body Shopu bardzo lubię różne wszelakie olejki, które palę w swoim małym... Mam taką... na dole pali się świeczka, na górze wlewam olejek i to wszystko się pięknie ulatnia. Po prostu jestem wielką fanką sympatycznych zapachów. Wielką fanką jestem też świetnych lakierów do paznokci z firmy Rimmel. One mają bardzo fajną, taką kwadratową szczoteczkę, która ułatwia bardzo, bardzo w malowaniu paznokci. Także nawet jeżeli nie macie wielkiej wprawy, naprawdę ciężko jest wyjść za linię, że tak powiem. Co jeszcze? Ostatnio kupiłam sobie taką świeczkę w TK Maxie. Pachnie ciastami, czyli bardzo smakowicie, na poprawę humoru w zimowe wieczory, już teraz jest naprawdę zimno, oraz kupiłam też do samochodu takie zapachy z Yankee Candle. Byłam też kochaną dziewczyną swojego chłopaka i kupiłam mu zestaw. Ok? To chyba wszystko jeszcze, jeżeli będę miała coś do dodania, na pewno znajdzie się coś, bo założę się w momencie, kiedy wyłączę kamerę, będę wiedziała, aha, zapomniałam o tym czy o tamtym. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Wybaczcie, że tak trochę chaotycznie dopiero się uczę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na pewno ustawienia kamery, gdzie to powinno być, to na pewno jeszcze do tego dojdę. Aha, nie przedstawiłam Wam mojej tutaj pomocniczki. To jest Lola. To jest mój mały York. Tak, Lola. Lola ma nowy sweterek, bo jest jej bardzo zimno w zimę. Pokaż Lolisiu swój sweterek. Z taką piękną truskawką z tyłu. Proszę, no ślicznie wyglądasz swoim. No nie wstydź się, Lola. Także ona na pewno jest trochę pomocna dla niej, jeżeli nosi ten sweterek, bo już jest tak zimno, że nawet wkładam jej termofor do łóżeczka, żeby było jej tylko cieplej. No dobra. To chyba wszystko i proszę komentujcie, wysyłajcie wiadomości, jeżeli Wam się podobało, dajcie znać. Jeżeli coś, co mogę zmienić, dajcie znać. Także do następnego razu, kochani. Trzymajcie się, pa!